Cię na konferencji Fame MMA 9. Najspokojniejsza chyba konferencja, na jakiej byłaś, co? Z Martą też były bardzo spokojne. To była chyba zdecydowanie najkrótsza ze wszystkich ever. Ale cieszy się, że taka najkrótsza? Nie. No, a dlatego będę tutaj w wywiadzie dużo gadać. Możesz rozmawiać śmiało. Kamila, jako przeciwniczka, jak dawno o tym wiesz? Ja o tym wiem od w sumie miesiąca. I w sumie też miało mnie nie być teraz na dziewiątce. Chciałam być na dziewiątkę i na dziesiątce, przepraszam, najmocniej. I takie były też wcześniejsze ustalenia, ale taką złożono mi propozycję i tak ustaliliśmy. No i jednak jestem tutaj, no. Co cię przekonało, że jesteś tutaj właśnie, a jednak nie na dziesiątce? Co mogło mnie przekonać? Przychodzą mi dwie rzeczy. Dokładnie. Chęć walki. No i ta druga też, a w sumie również jest trzecia. Zapraszam na mój najnowszy kanał na YouTube. W dniu walki wychodzi premiera mojego najnowszego klipu na ruskie jazykę Marshmallow, eta budziet bomba, żdicie! No właśnie odnośnie tego rosyjskiego chciałem Ciebie zapytać. Zyskałaś bardzo dużą popularność w Rosji i przyszedł mi do głowy taki pomysł. Fame MMA w Rosji, gdzie takie freakowe MMA też jest bardzo popularne. Co ty byś powiedziała na taką galę z tobą w walce wieczorem? Oczywiście, że tak. Marzy mi się mieszkanie w Moskwie. Ale była też właśnie w Rosji taka walka, że... Widziałam. Kobieta z tym... Widziałam. Tak, coś takiego jesteś... W stanie zrobić? Oczywiście. Ja już znam jedną organizację tam. Na razie jestem tu, ale kto wie. Czyli wszystko przed tobą. Jesteś otwarta na wszystko. Wszystko oczywiście, że tak. Voyage. Odnośnie konferencji jeszcze. Marta Linkiewicz weszła na scenę, zostało ogłoszone, że Lil Massey została pozbawiona pasa. Marta Linkiewicz. Nie dziwi mnie to. Marta Linkiewicz będzie walczyć z którą z waszą się należy. Nie wiem, no ja uważam, już to wcześniej mówiłam, że są tutaj ludzie na tej gali, zawodniczki, którym zdecydowanie bardziej należy się ten pas niż mi. Chociażby Marcie, która wkłada w to 100% siebie, jak nie więcej. A u mnie to tak jest. Oczywiście, że ćwiczę, ale mam też swoje inne rzeczy. Dla mnie to jest głównie zabawa. Ja się tym bawię, po prostu. Mi tu jest dobrze, ja się tym bawię fajnie, jeśli będę tutaj jak najdłużej. Uwielbiam Fame MMA, uwielbiam ludzi to tworzących. Ale ja nie muszę mieć tego pasa. Ja nie jestem na niego niesamowicie jak napalona. A poza tym myślę, że nawet jakbym go zdobyła, to długo by u mnie nie pobył. Bo ktoś by mi go zaraz odebrał, bo są coraz lepsze zawodniczki, więc po cholerę mi to. To też oznacza, że... I będę musiała jeździć, z tym to waży 30 kilo chyba. No może cały czas na półce stać, albo ktoś może za ciebie nosić. O, bardzo dobry pomysł. Musisz znaleźć kogoś teraz chętnego. No nie wiem, co dalej? Czy właśnie to oznacza, że ten pas też nie ma dla ciebie jakiegoś dużego znaczenia? Nie ma, może by miał, gdybym ja naprawdę... Tylko tym żyła, chodziła na 3-2 treningi dziennie i naprawdę tak tylko to. Ale to nie jest mój cel. To nie jest mój cel. Zapraszam na kanał YouTube, to jest mój cel. Zapraszamy. Ile razy na te treningi chodzisz w tygodniu? 5, 6, 4. Zależy też jaki dzień, zależy też jakie mam obowiązki w danym tygodniu, zależy też jak się czuję. Ale no nie, ja chodzę regularnie i ja może tak umniejszam sobie, ale też nie ma co chyba tak głośno o tym mówić, bo cały czas to powtarzam, że w oktagonie nie wychodzi jak wychodzi. No ja ćwiczę po to, żeby zwiększyć swoje szanse, ale generalnie no to ze mnie sportowiec, przepraszam, najmocniej jest żaden i... Nie wiem, no mnie charakter niesie i fajnie, że to mam, bo tak to bym nie miała nic i pewnie by była jedna walka i elo. Cały czas u Bartka Hyrka, tak? Tak. A cokolwiek zmieniliście w treningach, czy wszystko wygląda tak samo jak przed tymi poprzednimi walkami? Kurczę, musiałabym się zastanowić. No nic, no po prostu cały czas lecimy do przodu, a czy coś się zmieniło, to chyba już pytanie do trenera. A jeżeli chodzi o twoje wyjście, to... Co się tam zmieni, jaki jest pomysł na to? W ogóle miałam świetne wyjście przygotowane, niesamowite, zajebiste, najlepsze w ogóle zwalające z nóg, najlepsze ze wszystkich, ale nagrałam piosenkę, więc trzeba to wejście przełożyć na kolejną galę. No i spodziewajcie się czegoś mega wyjątkowego, ponieważ zrobiłam to sama razem z moim teamem Pelican Songs and Productions. Także czekamy i na to wejście, i czekamy i na tą walkę. Jestem podekscytowana, dzisiaj fajnie jest. Właśnie fajnie, tak przyjemnie, nie? Przyjemnie. Tak, przyjemnie jest, naprawdę jest mega przyjemnie, fajnie, ale to też jest dobra energia, bo to jest to samo miejsce z poprzedniej gali i tutaj jest taki dobry vibe, fajnie. Twoja poprzednia przeciwniczka Dagmara Szewczyk. O, dlatego tu jest tak przyjemnie, tak. Tu jest najlepsze miejsce. Miejsce w całej Polsce, moi kochani, ale jak, no, tak, no, a to ktoś znany w ogóle? Nie, chciałem tylko zapytać, czy wypisywała do ciebie po tej walce, czy
walka się skończyła i temat nie... tak się skończył. Dla mnie? Kto to jest? Kto, jak ona ma na imię? Jeszcze raz. Dagmara. To ktoś znany? Twoja poprzednia przeciwniczka. Tak? Nawet nie wiem. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za ten piękny wywiad. Dziękuję również. Do zobaczenia. Powodzenia. Do widzenia.